Cześć kochani, mój syn uciął sobie dzisiaj niesłychanie długą drzemkę. Zdołam już ugotować zupę, przygotować dla nas resztę obiadu, nastawić pranie, rozłożyć pranie i jeszcze nadal śpi. A to oznacza, że mogę teraz dla was nadal nagrać filmik, czego się bardzo cieszę. I to będzie, tak jak tytuł wskazuje, filmik z zakupami. Zakupami pielęgnacyjnymi. Mam jeszcze takie dosyć spore zakupy makijażowe, ale będę pewnie musiała podzielić filmik na dwa, bo inaczej będzie niekończącą się po prostu historią. Zacznę może od najnowszych produktów i to są dwa produkty do włosów. Blond. Naturalnie blond. I to jest Sheer Blond Go Blonder, odpowiednio shampoo i conditioner, które udało mi się kupić w Rossmanie na 40% przecenie i tym samym każdy kosztował chyba nie więcej niż 20 zł, co jest dosyć przystępną ceną na produkty, które normalnie kosztują coś około 35-37 zł. I to są produkty, z których ja kiedyś korzystałam namiętnie. Był taki rok, 2-3 lata temu. Natomiast one przy dłuższym stosowaniu, owszem, troszeczkę rozjaśniały moje włosy, ale bardzo je przesuszyły i przesuszyły też mi skalp. I tym samym przestałam z nich korzystać, a używa ich od wielu lat, od 5 czy 7 moja przyjaciółka i teraz na wakacjach widziałam właśnie, że pod prysznicem jak zwykle stały, naszym wspólnym i było napisane, że to są jakaś taka nowa formuła, tak, że ma rozjaśniać do 2 odcieni, że jest nowa formuła i pomyślałam, no spróbuję. Spróbowałam jej produktów pod prysznicem i okazało się, że faktycznie forma się zupełnie zmieniła. Szampon, nie tak jak kiedyś, nie musi być używany koniecznie z odżywką, dlatego że włosy da się rozczesać nawet po użyciu tylko szamponu, co kiedyś w ogóle nie było możliwe w moim przypadku, włosów, które się bardzo plączą. I odżywka okazała się niesamowicie skuteczna, a kiedyś też nie pamiętam, żeby taka była. Niesamowicie wygładza włosy i takie nabłyszcza i nawilża i do tego stopnia, że nie muszę korzystać już żadnych innych odżywek po wymyciu włosów, co od 2 lat nie miało miejsca. Ja zawsze używałam jeszcze po takiej odżywce do spłukiwania, jeszcze takiej odżywki w sprayu, a jeszcze często po wysuszeniu włosów dodatkowo jeszcze jakimś olejkiem je przecierałam, żeby one jakoś tak normalnie wyglądały. W związku z tym jestem bardzo podekscytowana. A powód, dla którego w ogóle zainteresowałam się tymi szamponami, to odcień włosów mojej przyjaciółki, która ma też ciemnoblond włosy i zauważyłam w te wakacje, że ma jakieś takie jaśniejsze te włosy i pytam ją, co zrobiła. Czy czymś farbowała, czy może użyła jednych z takich jakiegoś sprayu, które ma je tak powoli, stopniowo rozjaśniać. Ona mówi, że nie, że stosuje te szampony. I pomyślałam, no stosuje te szampony od lat, tak? I nigdy nie widziałam takiego efektu na jej włosach. A teraz to jest po prostu zdumiewający efekt. Synek się wprawdzie obudził, ale okazało się, że chce jeszcze obejrzeć bajki, w związku z tym mam chyba jeszcze 5-10 minut, żeby skończyć. Czyli to są te szampony. Jak na razie po 3 użyciach jestem niesamowicie zachwycona. Naprawdę poprawa jest zdecydowanie na plus. Zdecydowanie to jest produkt ulepszony. Kupiłam jeszcze 2 produkty z Biochemii Urody. Chciałam kupić właściwie tylko hydrolat zielonej herbaty Eko. Wraz z takim, z takim kompleksem do cery naczyniowej, dlatego że na stronie Biochemii Urody możemy kupić takie właśnie kompleksy do różnych typów cer. Ja zawsze kupuję ten do cery naczyniowej, mimo że mogłam kupić jeszcze ten dla cery mieszanej i tłustej, no ale jakby mam poczucie, że trącik różowaty ma pierwszeństwo nad innymi problemami skórnymi i bardzo jestem zadowolona właśnie z tego hydrolatu. Po raz pierwszy mam ten zielonej herbaty, słyszałam, że śmierdzi od koleżanki, mi pachnie. Z tym ziołowym dodatkiem bardzo ziołowo pachnie. Dodałam jeszcze ten koncentrat właśnie na naczynka, w związku z tym już wyjątkowo ziołowo pachnie. Natomiast jest to raczej wciąż dosyć przyjemny zapach. I wybrałam ten zielonej herbaty, bo ma silne działanie przeciwutleniające i takie łagodzące i zmniejszające stan zapalny. W związku z tym wydał mi się odpowiedni dla mojej cery z trądzikiem różowatym. I właściwie poszłam tylko po ten produkt, ale ponieważ przesyłka kosztuje 10 zł, niezależnie od tego ile rzeczy kupimy, to jeszcze tak zaczęłam po prostu przeglądać ofertę Biochemii Urody i zauważyłam, że mają olejek myjący o zapachu róży. Taki różany i że to jest edycja limitowana i stwierdziłam, o, to muszę spróbować. I taki właśnie wzięłam, natomiast po tym jak go złożyłam w domu, to byłam rozczarowana, że tak mało różaną pachnie. Bo wiadomo, że róże nie mają takiego ostrego różanego zapachu, tylko raczej taki miodowo-różany zapach, ale ten zapach był prawie niewyczuwalny, ale zaradziłam temu, po prostu dodałam sobie parę kropelek esencji, takiego olejku eterycznego z róży na całe takie opakowanie, zaledwie parę kropelek i teraz pachnie pięknie różano. Natomiast właściwości ma nadal te same. Naprawdę przepadam za tym olejkiem, zawsze chętnie do niego wracam, a róża to jest jeden z moich ulubionych zapachów, w związku z tym w tej wersji zapachowej jeszcze mam więcej przyjemności z korzystania z tego produktu. Kolejne 2 produkty kupiłam z firmy Fitomet w sklepie Fitoteka, który należy do producenta tych kosmetyków i kupiłam je pod wpływem was, moich widzek. Między innymi kupiłam glinkę czerwoną, która ponoć znakomicie koi i wspomaga
wspomaga skórę naczynkową. Kiedyś dostałam taką wiadomość prywatną od swojej widzki na Facebooku. Bardzo dziękuję, właśnie z poleceniem tej konkretnie glinki, takiej czerwonej. I muszę przyznać, że na razie jestem zadowolona z efektów. Glinka faktycznie tak jakby koi, łagodzi skórę naczynkową. Bardzo przyjemnie. Przyjemnie się ją stosuje. Ja ją mieszam razem z takim koncentratem na naczynka z liposomami, który zawiera wszystkie możliwe jakieś takie wyciągi ziołowe, które kiedykolwiek były polecane i są polecane właśnie do pielęgnacji cery naczynkowej w postaci jednego produktu. W dodatku jeszcze produkt ma dodatek gliceryny, w związku z tym ma takie właściwości nawilżające i ja go dodaję do wszystkiego, do kremów, za każdym razem mieszam w zagłębieniu dłoni odrobinę tego z kremem, dodałam sobie do tuniku, takiego w postaci hydrolatu z zielonej herbaty, który za chwilę pokażę, stosuję go właśnie razem z tą glinką i jestem bardzo z tego produktu zadowolona. Impulsem do tego, żeby kupić ten produkt było to, że stałam w Superfarm i patrzyłam na różne kremy do cery naczyniowej, bo pomyślałam, że nie mam aktualnie żadnego, który jest taki konkretnie przewidziane do cery naczynkowej i wszystkie wydawały mi się ciekawe, ale zauważyłam, że wszystkie mają parę jakichś takich substancji roślinopochodnych, które właśnie są skazane w pielęgnacji cery naczynkowej, ale żaden nie ma właściwie wszystkich. Pomyślałam, a czemu nie kupić po prostu właśnie jakiś taki koncentrat na naczynka z jakiejś takiej firmy typu Fitomet i dodawać go po prostu do swojego ulubionego kremu do twarzy. Czy to nie byłoby lepszym rozwiązaniem? I okazało się, że tak, że to był strzał w dziesiątkę i wszystkim osobom z cerą naczynkową serdecznie polecam właśnie zarówno ten preparat, tak, ten koncentrat, jak i po prostu ten sposób, żeby go mieszać z jakimś ulubionym kremem do twarzy. I ten koncentrat, mimo że ma taką lekko wodnistą konsystencję, mocno ziołowy zapach, to w żaden sposób nie mam poczucia, że zmienia istotnie konsystencję naszego kremu do twarzy, jeśli nałożymy go niewielkiej ilości. Jeśli chodzi o glinkę jeszcze, to muszę powiedzieć, że nic nie wieje też przyjemności tego, jaką się ma z nałożenia tej glinki na twarz i potem straszenia całej rodziny, jak wyglądamy, jak po prostu jakbyśmy się wysmarowali machoniową pastą do zębów albo nutellą. To tak, rozesłałam zdjęcie ze swojej twarzy właśnie z tą maseczką wszystkim swoim przyjaciółkom, żeby takie postraszyć z rana pierwszego dnia, gdy ją zastosowałam. Bardzo fajny produkt. Wreszcie ostatni produkt, jaki mam Wam do pokazania, jest produktem, który został mi wysłany do recenzji i to jest ultra nawilżający krem z firmy Rezibo, którego używam od niespełna tygodnia i to też z przerwami, dlatego że się strasznie boję, że spowoduje u mnie wysyp zaskórników, a nie tak dawno pozbyłam się większości swoich zaskórników, korzystając ze świetnego produktu Eva Clarka Plus firmy La Roche-Posay, który na początku września, bądź pod koniec sierpnia trafia do aptek i strasznie nie chciałam zniweczyć tego, co osiągnęłam, a trochę mam obawy co do tego kremu i to jest taki ultra nawilżający krem o takiej białej konsystencji, w pełni naturalny, w pełni wegański, zawiera dużo ciekawych składników, zawiera też filtr naturalny SPF 10 i wydaje się bardzo ciekawym kremem. Używam go czasami na noc, to drugi, trzeci dzień i muszę powiedzieć, że nawilżenie jest naprawdę niczego sobie, świetnie nawilża. Konsystencja też jest przyjemna, aczkolwiek jest to raczej krem do stosowania na dzień, ze względu na to, że zawiera filtr. Natomiast ja mam opory, żeby go stosować w ciągu dnia, ze względu na to, że bardzo trudno go właściwie nałożyć. To jest jakaś sztuka, prawie że japońska, żeby go właściwie nałożyć, dlatego że krem jest biały, zostawia takie smugi na twarzy, jeśli niewystarczająco dokładnie go rozsmarujemy. Może się rolować pod palcami co któryś raz. Nie wiem właściwie z czego to wynika, bo za każdym razem mam wrażenie, że tak samo umiejętnie go nakładam, ale właśnie potrafię takie psikusy robić, co zresztą jest opisane w faku firmy. Tam wszystko na stronie jest opisane właśnie, że ma takie skłonności ten krem, w związku z tym trzeba nauczyć się z nim obchodzić. I jako, że jakby wybór kosmetyków takich naturalnych nie jest jakoś zgodny z jakimś moim światopoglądem, nie jestem na diecie wegańskiej, nie jest jakimś priorytetem dla mnie, żeby kosmetyki były niesłychanie naturalne, to jakoś tak zniechęca mnie to do korzystania z niego. Będę go dalej testować przez następny miesiąc, żeby zrobić dla Was taką miarodajną recenzję. Natomiast no, z punktu widzenia tego, że mam choćby w domu parę innych kremów nawilżających, które są znacznie łatwiejsze w obsłudze i z których jestem bardzo zadowolona, to akurat dla mnie stanowi to jakiś problem właśnie, że krem jest taki wymagający, tak? Wymaga jakiejś takiej szczególnej obsługi. Jedno, co muszę powiedzieć, to
fantastycznie pachnie, po prostu fantastycznie pachnie i ilekroć go użyję i sprawdzi się i nie roluje się, to jestem, muszę przyznać, zadowolona. Dobrze się sprawdza też pod makijaż, po prostu mam wobec niego takie dosyć ambiwalentne uczucia. Z jednej strony bardzo mi odpowiada, a z drugiej strony czasami bardzo mnie rozdrażnia. Natomiast więcej powiem już we właściwej recenzji, to są na razie tylko takie pierwsze wrażenia. Tak, to już wszystko, co mam wam do pokazania w tym filmiku. Jak zwykle mam nadzieję, że to dla was było ciekawe. Jeśli próbowałyście którykolwiek z produktów, które pokazałam, to będę bardzo wdzięczna za jakiś komentarz, czy się sprawdziło u was, czy polecalibyście je komuś innemu. I cóż, mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia wkrótce.